oglądających ten film bardzo serdecznie. Z tej strony Hakam i dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zainstalować system Linux. Ale zanim do tego przejdziemy, najpierw musimy mieć zainstalowany system Windows. Bo oczywiście nie każdy będzie od razu używał samego Linuxa, tylko na pewno będzie chciał czasami sobie wrócić, bo Linux, no tak na początek rzecz mówiąc, jest trochę ciężki do ogarnięcia, ale tylko na początku. Potem jak się nauczymy już podstaw, to reszta idzie z góry na dół. Są różne instrukcje i tak dalej. Tak więc na początek przejdźmy sobie do instalacji systemu Windows i utworzymy sobie partycję, która będzie miała jak na razie 20 giga, bo cały dysk ma 80 giga. Ok, utworzymy sobie partycję. Używamy plików NTFS szybkie, no i system Windows się nam będzie tutaj instalował. Oczywiście nie pokażę całej instalacji systemu Windows, bo to moim zdaniem każdy powinien już przynajmniej znać. A jeżeli nie, to pewnie by to musiał zrobić sobie dodatkowy poradnik na ten temat. Instaluję sobie tutaj Windows XP, bo jest on najłatwiejszy w instalacji, znaczy nie ma tam żadnych podatrysków, w sensie dodatkowa partycja rozruchu 100 MB na Windows 7 i 320 w Windows 8. Jeżeli chodzi o system Linux, który sobie zainstalujemy, to będzie system Kubuntu w wersji 13.04. Oczywiście można sobie zainstalować Ubuntu w wersji 12.04. Znaczy, 12.04, tak, bo jest on w sumie najpopularniejszy, oraz wersji 10.04, to już taki bardziej prostszy, ale stary. No, polecam na słabsze komputery, no ale oczywiście każdy z tych systemów wygląda inaczej, obsługa jest podobna, ale naprawdę zajmiemy się Kubuntu 13.04, jest on dość bardzo ładny, mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. A w tym momencie ja się biorę za instalację systemu Windows XP i widzimy się za chwilę, jak ten system zostanie już zainstalowany w pełni. Ok, dobra, system Windows się nam już tutaj, widzę, zainstalował. Ok, tak, oczywiście to teraz w tym momencie nic nie zdziała. W widoku. Ok, startujemy. Microsoft Windows, zapraszamy. Zawsze mi się te dźwięki podobały. Z tą myszką zawsze były problemy. Mój komputerek. Dobra, mamy partycję C. No sobie zmienimy na Windowsa. Właściwości on ma razem pełne 20 giga. Not bad. Ok. Dobra, ciebie zamkniemy. I jeszcze sobie sprawdzimy, jak wygląda stan narzędziach administracyjnych. W wypadku przełączymy się do trybu klasycznego, wejdziemy sobie w narzędzie administracyjne, zarządzanie komputerem, gdzie w zarządzaniu dyskiem mamy informacje, ok, mamy 20 i mamy 60, a skoro mamy 60, ok. Dobra, to system Windows XP mamy i przechodzimy do tej już ważnej funkcji, jaką jest instalacja Linuxa. Ok,
Teraz nieważne, czy mamy płytkę, czy pamięć USB, po prostu wsadzamy do naszego komputera, ustawiamy w BIOSie botowanie z płyty, czy tam czego mamy i przy włączaniu od razu uruchomi nam się z płyty instalacja systemu Linux. Nie tak w przypadku Windowsa, że press any key to start setup, czyli żeby tam naciśnij jakiś klawisz, żeby uruchomić instalację, tylko od razu nam się włącza system Linux, gdzie od razu będziemy mieli pytanie, czy chcemy przetestować nasz system, czy od razu system instalować. I teraz uwaga, o co chodzi z testowaniem systemu. Linux jest takim specyficznym systemem, który możemy odpalić sobie z płyty czy z pamięci USB, czyli bez potrzeby instalacji tak systemu Windows, tylko po prostu wsadzamy sobie płytkę i system nam już chodzi. I właśnie to jest to menu, o którym wam mówię, jest Try Kubuntu or Install Kubuntu, czyli możemy sobie go wypróbować lub zainstalować. Oczywiście my będziemy brali tutaj instalację, ale najpierw wybierzmy sobie język polski. Język bardzo ważna rzecz, bo nie wiem, czy ktoś z młodych już tak perfekcyjny zna angielski, że mógłby sobie tutaj ten system po prostu w tym języku operować nim. Wybieramy instalację Kubuntu, no i czekamy. O, i tutaj, no, dobra. Tak, informacje dotyczące instalacji, dysponuje przynajmniej 5,5 giga wolnego, jest podłączony do źródła zasilania, nie jest podłączony do sieci internet. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że system Linux, jeżeli ma połączenie z internetem, on automatycznie sobie pobierze po prostu sterowniki do naszego komputera. Oczywiście przy sesji instalacji nie możemy mieć dostępu do Wi-Fi w przypadku Kubuntu. Ubuntu prawdopodobnie jest to możliwe, nie próbowałem jeszcze. Ale jeżeli podłączymy sobie kabelkiem komputer do internetu, no to oczywiście tu będzie taki ptaszek. Ja oczywiście u siebie na komputerze nie zalecam instalacji systemu przy podłączonym internecie, gdyż instaluje mi się takie rzeczy, po prostu mój komputer potem głupieje. Ja sobie ręcznie zawsze wolę dobrać sterowniki, bo do mojej karty graficznej jest około 10 sterowników, serio. Więc jak on mi wybierze pierwszy, najlepszy, to ja już potem mam przesrane. Dobra, i instalacja licencja nawigowanego oprogramowania, czyli kodeki do MP3, do wideo, po prostu, żeby myśmy mogli sobie uruchamiać filmiki, czy jakiego tam typu multimedia chcemy. Dobrze, wybieramy naprzód i czekamy, aż system sprawdzi nam w tym momencie chyba już partycję. Przechodzimy już do partycjonowania. Ok, i teraz tak. Dla tych, którzy nic nie wiedzą, przewodnik cały dysk, czyli instalacja Linuxa na całym dysku. Przewodnik cały dysk i ustawienia LCM, ustawienia szyfrowane, LVM. Dobra, to są takie rzeczy, które wy nie musicie na razie znać, ale my wybierzemy sobie ręczne partycjonowanie dysku, tak żeby sobie wszystko ustawić i wyjaśnić, o co chodzi. Tak jak w systemie Windows, partycje są C, D nazywane po prostu, a tutaj te partycje to SDA1, SDA2, SDA3 i tak dalej. Potem jeżeli podpiepniemy sobie jakiś USB czy dodatkowy dysk, to będzie już SDB1, SDB2. Czyli nie tak w przypadku Windowsa mamy miejsce od A do Z. Tutaj możemy mieć nieskończoną ilość tych dysków po prostu. Ok, wybieramy sobie dostępne miejsce, ale uwaga, po kliknięciu przechodzimy już od razu do dodawania partycji. Na początku skupmy się na tym, co jest tutaj. W przypadku Windowsa mamy NTFS oraz FAT. Jest to tutaj nawet gdzieś pokazane. Jest FAT16, FAT32. No cóż, NTFS-a tu nie widzę. Nie wiem czemu. Powinien być. Ale mniejsza z tym. Tak jak w Windowsie jest FAT i NTFS. NTFS jest lepszy od FAT-a, gdyż może mieć więcej pamięci. I ma inny system przechowania plików niż FAT. 32. Tak więc tutaj tak samo jest w Linuxie, jest X4, X3, X2. X4 jest najnowszy, ja bardziej polecam X3, jest jak na razie niezawodny. I tak, wybieramy sobie tutaj
1024 i wybieramy sobie boot. O co tu chodzi? Wiadomo, w Windowsie mamy na jednym dysku cały system. Mamy właśnie folder tam Windows, dokument settings oraz takie inne bla bla bla. Jeżeli chodzi o system Linux, Linux może być pogrupowany na różnego typu partycje. I tam te partycje będą oznaczone punktem montowania, czyli daną częścią systemu. Można by tak powiedzieć. I tak, mamy możliwość zrobienia slasha, czyli całego systemu, slash bot, czyli partycja rozruchu, tak jak jest już w Windows 7 i Windows 8, to o czym mówiłem, to jest 100 mega i 320 mega na partycję rozruchu. Home, czyli jak w Windowsie jest folder users oraz Windows XP documents and settings. Temp, czyli pliki tymczasowe. Used, jest jeszcze user, var, srv, opt i var local. To nas nie interesuje, interesują nas tylko te cztery partycje, bo reszta w sumie już nie jest zbytnio potrzebna. Wybieramy sobie boot, naciskamy OK i mamy partycję rozruchu. Oczywiście jest zaznaczone do formatowania. Następnie dodajemy sobie nową partycję, także ext3. I mając tutaj te 63 399, ja sobie tutaj to już obliczę. 63 399, z tego odejmę sobie 2048, zaraz powiem, o co mniej więcej chodzi, a resztę sobie podzielę po prostu na 2, czyli wychodzi mi tak jakby 30675 ext3 jako slash, czyli jako główny system, i tutaj dodaję sobie kolejny dysk i też tak samo 30675 jako partycja domowa, czy tam gdzie będą przepraszam, pliki użytkowników, oraz ostatni folder, dysk. Tutaj już wybierzemy sobie przestrzeń wymiany. To jest potrzebne, jeżeli mamy, powiedzmy, pamięć RAM w komputerze i ta pamięć RAM jest niewystarczająca. Windows, jeżeli chodzi o system Windows, to on sobie przerzuca na dysk ważne pliki wymiany, czyli pliki z pamięci RAM, tak żeby sobie mógł tam jakieś ważniejsze priorytety ustawić, jakie pliki tam mniej więcej potrzebuje w pamięci RAM, i po prostu potem sobie z dysku będzie brało. A w Linuxie jest coś takiego, że Linux ma osobną partycję, do której jest szybszy dostęp, i on właśnie tam trzyma tego typu pliki. Tak więc mamy ustawione bot, slash, slash home i swap. Tempa nie ustawialiśmy, bo temp jest automatycznie w systemie plików, więc no cóż, to jest dla takich bardziej zaawansowanych użytkowników. Oczywiście home też może być tutaj. Nie trzeba się za bardzo wgłębiać w partycjonowanie, ale tak jest najdokładniej zrobione. Tak więc wybieramy instalację i przechodzimy do konfiguracji systemu. Czas Europa, Polska, godzina 2:36 czasu popołudniowego. Czemu 2:36, jak ja mam 13? Oh my god. Dobra, tu jest pewien problem między Linuxem a Windowsem, jeżeli chodzi o czas, bo Linux mierzy czas w UTC, a Windows w GMT. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to oczywiście możecie sobie poczytać, o co mniej więcej chodzi w tym. Wybieramy naprzód i teraz będziemy mieli dalszą część konfiguracji systemu. A jak widać na dole, stan kopiowania plików. Język polski, układ klawiatury polski. Idziemy dalej. Nazwa, imię i nazwisko użytkownika. Ja sobie wybiorę Kamil, tak jak mam w systemie Windows. I uwaga, hasło. Bez hasła nie pójdziemy naprzód. W Linuxie jest wymagane hasło. Bez hasła nie zalogujemy się na naszego użytkownika. Na żadnego użytkownika nie zalogujemy się, jeżeli nie będziemy mieli hasła. To jest podstawowa część, podstawowy element użytkownika, części systemu, czego tamkolwiek. Po prostu hasło zawsze musi być.
Ja sobie wpiszę hasło Ubuntu, tak jak się nazywa główna linia tych systemów. No, oczywiście wybiorę sobie wymagane hasło do zalogowania, VBox. Automatycznie logowanie to tak samo jak w Windowsie XP, jak nie mamy, jak nie chcemy, nie chce nam się podawać hasło. O, coś tu nie pykło, chwila. Teraz mamy dokładnie. Ok, i teraz przechodzimy sobie w sumie dalej już. Hasło jest wymagane. Co się nie martwcie, że tam się to zaznaczyło. No, no to w takim bądź razie system już się nam będzie instalował. Ok, w takim bądź razie system nam się zainstalował. Teraz wystarczy kliknąć uruchom ponownie komputer i komputer nam się ponownie uruchomi. Dobrze, pierwsze uruchomienie systemu po naszej instalacji. I uwaga, w tym miejscu się musimy zatrzymać, gdyż widzimy tutaj menu GNU Group Version 2.00 13 Ubuntu 3. Jest to menu wyboru systemu. Tak jak w Windowsie, jak zainstalujemy sobie powiedzmy dwie wersje systemu, mamy tam zawsze wybór jakiś. Tak, instalujemy zawsze starszą wersję na początku, nowszą na później. To tak samo tutaj, oczywiście to nie ma znaczenia, pokazuje się zawsze ostatni Linux. Ale tak, o co chodzi tutaj w tym menu? No to mamy tak, Kubuntu GNU Linux, czyli uruchamy naszego kochanego Linuxa. Dodatkowe opcje dla uruchamiania systemu, oczywiście w Windowsie to SF8. Test pamięci i dodatkowy test, coś tam, Serial Console. I tutaj włączamy naszego Windowsa XP. Ale my zajmiemy się tutaj Linuxem na początku. Uruchommy sobie Linuxa. Oczywiście na początku trochę to będzie trwało, mniejsza z tym. Ok, już widać tutaj logo systemu. Taki niebieski migający kolor. Dobra, naprawdę ładnie to wygląda. W tym momencie system nam się uruchamia. Ale to nie wszystko, bo jeszcze będzie druga część uruchamiania systemu. Ale to za chwilę. W tym momencie powinno... właśnie, w tym momencie powinien się pokazać ekran logowania. I to jest... nie ekran logowania KDM, tylko KDM Lite. Czyli w normalnym interfejsie graficznym tego nie będzie. Oczywiście pewnie nie wiecie, co chodzi. Otóż chodzi o to, że jak wybierzemy sobie dowolny system Ubuntu, Kubuntu, OpenSUSE, Fedora, no to zależy, jaki system graficzny sobie wybierzemy, bo na przykład Ubuntu ma system graficzny GNOME, nowsze ma Unity, Kubuntu ma znowu KDE. Tak więc każde środowisko graficzne ma swój ekran logowania. Oczywiście, jeżeli mamy kilka środowisk graficznych zainstalowanych obok siebie, bo oczywiście to jest możliwe, to mamy możliwość wyboru sobie tego ekranu logowania, czyli to będzie albo GDM, albo KDM, a w przypadku przeróbek może być to na przykład KDM Lite, które tutaj właśnie widać. I dzięki temu ekranu logowania wybieramy sobie nasz system. Tutaj mamy przestrzeń robocza plazmy KDE, to jest na razie jedyna przestrzeń robocza, znaczy jedyne środowisko graficzne, ona się tak nazywa, plazma KDE. Ok, wpisujemy nasze hasło i naciskamy tutaj klawisz Start, co powoduje, że zalogujemy się do systemu. KDE jest jednym takim z systemów graficznych, z środowisk graficznych, które ma po prostu ekran ładowania, bo jest to dość mocno zaawansowane środowisko graficzne, bardzo piękne przy okazji. Dlatego też jest potrzebny trochę, jest potrzebna trochę, kurde, jest trochę czasu potrzebny, Polaka się umie wysławiać. Po prostu jest wymagany czas na uruchomienie tego systemu, tego środowiska graficznego. Oczywiście po ładowaniu widzimy to i już w ogóle what the fuck is that is going on, ale to będzie w kolejnym poradniku. W tym momencie bierzemy się jeszcze do konfiguracji tego menu rozruchowego. No, jak w Windowsie było tam, taram, tam, tam, no to mamy to jako dźwięk startowy.
Ok, my przechodzimy sobie tutaj, właśnie, znając menu Start w systemie Windows, tutaj mamy takie menu, przechodzimy sobie w tym momencie do aplikacji, prawdopodobnie do systemu. Tak, mamy terminal. I tak, w Linuxie jest taka opcja, że możemy się posługiwać albo terminalem, albo systemem graficznym, CLI albo GUI. Tak, to jest system graficzny, a czyli terminal tekstowy, matko. Wybieramy sobie Alt Ctrl F1, Alt Ctrl F2, F3, F4, F5, F6, F7, no F7 to już mamy graficzny tryb. Dobra. Aha, właśnie, tutaj nie ma internetu. To zaraz się tym po prostu zajmę, żeby ten system działał. Ok, podłączymy sobie ten internet. I teraz jest ważne, żeby sobie zainstalować pewną aplikację, dzięki której będziemy sobie mogli skonfigurować to menu startowe. W tym przypadku wpisujemy sobie właśnie w konsoli sudo apt-get install. Teraz jak to było? Dajcie chwilkę, muszę sobie to przypomnieć. Ok, to będzie tak: kde-config group 2, naciskamy sobie Enter, wpisujemy nasze hasło. Dlatego mówiłem, że hasło jest wymagane, bo przy każdej takiej czynności w systemie będzie właśnie to hasło wymagane. Naciskam oczywiście tak, program nam się tutaj będzie instalował. Oczywiście to nie jest tak, że każdy program musimy instalować sobie tu, bo to już kompletnie magia jest dla niektórych z Was pewnie, że instalacja programów wymaga znajomości konsoli. Oczywiście my się nauczymy obsługiwać to, ale nauczymy się także obsługiwać po prostu interfejs graficzny, bo to nie ma tak, że tylko konsola nas będzie obowiązywać. I znowu ta brudna myszka. Ok, teraz przechodzimy do ustawień. Na szczęście ustawienia mamy tutaj w ulubionych. Oczywiście te ulubione też będziemy sobie w przyszłości konfigurować. To będzie poradnik dotyczący środowiska KDE w systemie Kubuntu. Ok, mamy ustawienia. Oczywiście jest na razie wszystko po angielsku, a wybieraliśmy język polski. No to też omówię w przyszłym odcinku, jak będziemy wchodzić w ten system tutaj. I tak. Wybieramy sobie Start Up and Shutdown, taką opcję, i Group 2 Bot Loader. Jeżeli jak będziemy mieli język polski, oczywiście wszystko będzie po polsku, będziemy wiedzieli co i jak. Na razie nie wiemy, tak więc postępujemy tak, jak ja w tym momencie mówię. Default Entry będzie Windows XP Professional, czyli nasz system Windows. Tutaj wybierzemy sobie 5 sekund. Generate Recovery Entries i Generate MemTest Entries, wybieram Apply, wpisujemy nasze hasło, tak, oczywiście ja je wpisam źle, oczywiście musi mi M w klawiaturze szwankować, no inaczej nie mogłoby być. Ok, successfully configured, no i system uruchamiamy sobie w tym momencie na nowo, wybierając Leave i Restart Our computer. No i system nam się w tym momencie będzie uruchamiał na nowo. I zaraz zobaczymy, jak nasze ustawienia wpłynęły na te menu uruchamiania systemów, które mamy zainstalowane w naszym komputerze. Ok. No i jak widać mamy 5 sekund. I pierwsze mamy wybierane Microsoft Windows XP Professional. No. Tutaj mamy Linuxa, możemy sobie włączyć tutaj Microsoft. O, i przy okazji nie mamy tych dodatkowych ustawień. Jak mieliśmy tam memory test. Tak więc nasza praca zakończona na dzisiejszy filmik. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych poradników poświęconych systemowi i Linux. Tak więc na razie żegnam się z Wami. Cześć, czołem i do